Dzień dobry Państwu. Poranny przegląd rynku Forex 20 września. Zapraszam. Zaczynamy od kalendarza, ponieważ mamy za sobą dane z Japonii o inflacji. Ona troszeczkę wyższa niż oczekiwano. Ale ten wzrost oczywiście nie jest taki, który by tutaj miał znacząco zmienić postawę Banku Japonii. Na razie ruch na jenie jest bardzo mały. Przed nami niemieckie dane o inflacji producentów, ale nas bardziej będzie interesowało to, co pojawi się o 10, ponieważ o tej godzinie właśnie poznamy polską produkcję przemysłową, jej dynamikę za sierpień oraz ceny produkcji sprzedanej. Tutaj też dynamika sierpniowa, a także dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zmianie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Po południu skupimy się na inflacji w Kanadzie. Tutaj pewnie jakiś ruch na dolarze kanadyjskim mógłby się pojawić, gdyby były one zaskakujące. I na danych z amerykańskiego rynku nieruchomości. Tutaj poznamy liczbę rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń na budowy domów. To jeśli chodzi o kalendarz dzisiejszy, to wszystko. Natomiast jeśli chodzi o sytuację rynkową, to tutaj na kontrakcie na Nikkei wtedy dużych zmian nie ma. Wczoraj rynek był zamknięty, dzisiaj rusza. Jak widzimy, rynek znajduje się w takiej niewielkim odbiciu po wcześniejszej fali spadkowej, ale ciągle nad jakimś tutaj wsparciem na poprzednim dołku, więc na razie tutaj większych zmian nie widać. Rynki indeksem niemiecki czy też amerykański znajdują się w fazie odbicia. Wczorajsza sesja była całkiem dobra, ale oczywiście to nie zmienia na razie sytuacji za bardzo. Jeśli chodzi o kontrakt na S&P, to widzimy, że tutaj okolica 3980 to jest ostatni lokalny dołek, szczyt, przepraszam, i gdyby został on pokonany, to wtedy można było coś rozważać, że rzeczywiście tutaj popyt no, wykazuje się jakąś inicjatywą. Na razie jeden dzień odbicia to zdecydowanie za mało, żeby budować jakiekolwiek takie pozytywne sygnały. No, trend na razie mamy spadkowy, choć oczywiście można ciągle jeszcze rozważać, czy on nie jest tylko wtórnym po wcześniejszym wzroście, ale póki co na razie tutaj popyt nie jest specjalnie przekonujący. Sytuacja podobna ma się na kontrakcie na Dow Jonesa. Tutaj też poprzedni szczyt musiał być pokonany, żeby w ogóle rozważać jakieś bardziej pozytywne opcje. Na razie to dopiero jest zadanie dla popytu, a nie sygnał, o którym moglibyśmy tutaj dyskutować. Cena kontraktu na niemieckiego DAX-a. Tutaj przestrzeń w okolicy 1300, 1300-1200 to jest tą przestrzenią, która musi zostać pokonana, żeby w przypadku tego indeksu można było myśleć o jakichś pozytywnych opcjach też. Także tutaj nadal są zadania właśnie dla popytu, a nie ma sytuacji, w której już moglibyśmy jakieś scenariusze pozytywne budować. Jeśli chodzi o rynek ropy, wczoraj okolica tego poprzedniego dołka tutaj była może nie testowana, ale cena się do niej zbliżyła, doszło do szybkiego odbicia, ale powrót zatrzymał się tutaj w okolicy wcześniejszych wahań, więc na razie tutaj zmiany znaczącej nie ma. Pokonanie tutaj okolicy 90 dolarów za baryłkę w przypadku ropy WTI, którą widzimy, to no, byłoby już jakimś tam bardziej znaczącym sygnałem. Można byłoby zastanawiać się, czy tutaj do zmiany kierunku trendu nie dochodzi. Na razie trend jest ciągle spadkowy. Takowoż spadkowy jest trend na złocie. Tutaj widzimy wcześniejszy spadek do okolicy 16,60, odbicie, ale wcześniejsze dołki w okolicy 16,80, które no, wcześniej pracowały jako wsparcie, a teraz wydają się pracować
Ten poziom wydaje się pracować jako opór i na razie tutaj widać, że rynek ma kłopot, żeby powrócić na wyższe poziomy. No co oczywiście też sugeruje dalszy spadek, ponieważ no, to odbicie na razie nie jest zbyt duże. Na rynku walutowym, jeśli chodzi o notowanie dolara, to mamy tutaj ustabilizowaną sytuację, ponieważ rynek czeka na jutrzejsze zakończenie jutrzejszego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku. Jest niewiadoma co do skali ewentualnej podwyżki, czy to będzie 75, czy 100 punktów bazowych, bo też właśnie tą opcję 100 punktów bazowych też część analityków tutaj uznaje za bardziej prawdopodobną. Więc wynik przynosi pewną niepewność, ale skala jakby na razie nie jest, nie wydaje się duża, ponieważ no sam fakt, że stopy wzrosną, tutaj nie podlega specjalnie dyskusji, a różnica nie jest specjalnie duża. Póki co rynek ustabilizował się, tutaj wahania przy euro-dolarze mają miejsce w okolicy parytetu. Była taka fajna falka odbicia. Gdyby teraz została ona kontynuowana, to rzeczywiście można było zakładać, że tutaj będzie atakowany poziom wyższy, ale póki co, no właśnie, możliwość podniesienia stóp o 100 punktów bazowych raczej blokuje takie tutaj wzrostowe scenariusze i trzeba się liczyć z tym, że te niższe poziomy będą atakowane, gdyby właśnie ten scenariusz jeszcze wyższej podwyżki się pojawił. Relacja funta do dolara, tutaj mamy trend spadkowy wyraźny, też poprzednie dołki w tej chwili pracują niejako jaki opór i też no, trzeba się liczyć z tym, że tutaj będzie trend kontynuowany. Widzimy, że na razie to odbicie też nie jest duże. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.